Kaza, którego niezwykle miło nam widzieć na premierze najnowszego singla i teledysku Yves Alter. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witaj. Kaza, powiedz mi, czy Ty wspierasz młodych wokalistów? No sam jestem młody, nie, ja już nie jestem młody. Tak, bo show business polega na tym, że muszą być młodzi, starzy, tak jak ja, to gdzieś tam mogą być w tle od czasu do czasu, to o, napić się czegoś, przemknąć, a tak naprawdę wszystko jest dla młodych i o młodych i tak powinno być. Powiedz mi proszę, jakie cechy Twoim zdaniem powinien mieć dobry wokalistka bądź wokalistka? No przede wszystkim jakąś taką przebojowość w osobowości, w sobie, w jakąś charyzmę, coś takiego. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Kaza, czy Ty teraz w te jesienne długie wieczory i długie dni zamierzasz przygotować jakąś niespodziankę dla swoich fanów? Nie. Dlaczego? No niech młodzi przygotowują. Ja zamierzam przygotowywać już wyłącznie jakby niespodzianki dla siebie samego. Nie, od czasu do czasu coś tam nagrywam. Ostatnio nawet znajomy mi zrobił remix mojej piosenki w stylu disco polo dla żartu, także no zobaczymy. Po prostu raczej sporadycznie od czasu do czasu coś nagrywam, od czasu do czasu koncertuję, no i tyle. Nic się takiego nie dzieje. Kaza, co uważasz o muzyce disco polo? Co ja uważam? No trochę żałuję, że mimo wszystko, że jest aż tak bardzo popularna, ale z drugiej strony też ma na szczęście lepszy poziom niż miała w latach 90. Także może z tego 90% słabych rzeczy, te 10% uda się wypracować dobrą muzykę taneczną. Myślę, że już są takie utwory powoli. Także trzeba się pogodzić z tym, jak jest. I w warstwie brzmieniowej już jest trochę lepiej. Natomiast dalej w warstwie wokalnej, tekstowej i tak dalej czasem jest nie najlepiej. No ale wierzymy, że będzie. Na pewno to zjawisko nigdy nie przeminie, bo to jest takie naturalne, lokalne, nie wiem. Tak jest wszędzie w różnych krajach, że jest taka muzyka swojska, jakaś nazwijmy to. No więc trzeba liczyć na to, że będą coraz zdolniejsi wykonawcy, którzy podniosą jej poziom po prostu. Oczywiście, że tak. Kaza, w takim razie bardzo Ci dziękuję za rozmowę i życzę udanej zabawy. Super, dzięki. Do zobaczenia.